Księdza kardynała. Chciałbym przypomnieć, że urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem. Bardzo wcześnie obumarła mu mama i od tego czasu właśnie bardzo mocno ukształtował się u niego właśnie ten charakter maryjny, kiedy oddał swój los i swoje dzieje, zawierzył Matce Bożej. Jego mama była bardziej związana z Matką Bożą Ostrobramską i tam pielgrzymowała. Ojciec był związany z Jasną Górą i dlatego pewnie idąc drogą ojca właściwie ukierunkował się on potem w przyszłości także w kierunku Jasnej Góry. Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 roku w 23. rocznicę swojego urodzin we Włocławskiej Bazylice Katedralnej z rąk biskupa Wojciecha Owczarka. Potem wysłano go na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie poszedł w kierunku specjalizacji z katolickiej nauki społecznej i ukończył te studia doktoratem na temat prawa rodziny, kościoła i państwa do szkoły. Dalej był krótko wikariuszem w parafii świętej rodziny w Przedczu, a potem od 1932 roku pełnił obowiązki redaktora naczelnego miesięcznika włocławskiego Ateneum Kapłańskiego. Pracował też w Uniwersytecie Robotniczym, w związkach zawodowych był użyteczny. Się bardzo interesowała go sprawa społeczna, co potem także objawiło się bardzo mocno w jego późniejszych kazaniach i w zaangażowaniu w te ruchy społeczne, które w okresie powojennym pojawiły się w Polsce. W czasie II wojny światowej przebywał na wsi w Stanisławka w województwie lubelskim. Tam ukrywał się właśnie przed gestapo, ale potem w okresie powstania warszawskiego występował jako kapelan wojenny pod pseudonimem Radwan III. Był kapelanem w grupie Campinos i w szpitalu powstańczym w Laskach. Po zakończeniu wojny wrócił do Włocławka. Włocławka został rektorem tamtejszego seminarium duchownego. I w końcu 1946 biskupem diecezjalnym diecezji lubelskiej. Święcenia biskupie otrzymał z rąk kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski, a w herbie biskupim umieścił właśnie to hasło Soli Deo, co właściwie się przekłada na jedynemu Bogu. Później przy tej nagłej śmierci księdza kardynała prymasa Chlonda w 1948 i po śmierci nagłej Stanisława Kostki-Łukomskiego, który był jakby predestynowany na przyszłego prymasa Polski po wypadku samochodowym, właśnie ksiądz biskup lubelski został wybrany i prekonizowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, warszawskim i prymasem Polski. Potem podniesiony do godności kardynała, był inicjatorem bardzo takiej kontrowersyjnej sprawy, mianowicie porozumienia z władzami komunistycznymi 14 lutego 1950. Właściwie to porozumienie było całkowicie niezrozumiałe dla strony watykańskiej, dla stolicy apostolskiej. Ksiądz kardynał jednak starał się wyważyć sytuację, czy doprowadzić do zniszczenia kompletnego kościoła przez tę politykę stalinowską, czy też ocalić to, co się da ocalić. Nie przyjął tej drogi kardynała Mincentego, ale dzięki temu właściwie ocalił Kościół w tamtym czasie i potem mógł się odwoływać też w tym non possumus do sytuacji zerwania
układów i porozumienia, które zostało zawarte z tym rządem komunistycznym. W latach potem tych późniejszych doszło do internowania prymasa 25 września 1953 roku i został internowany w różnych miejscach odosobnienia, w Rywałdzie, w Stoczku Klasztornym, w Prudniku, w Komańczy. Te zapiski więzienne są takim najbardziej wstrząsającym pewnie powodem, który sprawia, że poznajemy jego wnętrze, jego duchowość, może lepiej nawet niż z takiej normalnej pastoralnej działalności. A właściwie pod koniec tego internowania potem w Komańczy właśnie doszło do może nie wymuszenia, ale takiego przymuszenia go przez ósemki do napisania tego tekstu ślubów jasnogórskich. W końcu 16 maja 1956 roku napisał w ciągu jednej nocy tekst tych ślubów, które, jak mówił, nosił cały czas w swoim sercu, więc nie potrzebował wiele się nad tym zatrzymywać. Dzięki jego działalności doszło do tych wielkich obchodów tysiąclecia Chrztu Polski, które w tamtym czasie gromadziły dziesiątki tysięcy ludzi w każdym miejscu. Wiemy też, że drugim takim wiekopomnym dokonaniem po tych obchodach Chrztu Polski było właśnie orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. To wszystko, owszem, zostało przygotowane bezpośrednio przez arcybiskupa Kominka, ale jakby zlecenie księdza kardynała Wyszyńskiego w Rzymie, który uważał, że jakimś owocem prawdziwym Soboru Watykańskiego II musi być pewien gest pojednania. I chociaż ten gest nie został zrozumiany przez biskupów niemieckich do końca i ta odpowiedź była dosyć mizerna na to, co napisali biskupi polscy, a to ze względu na bardziej racje polityczne, dlatego że biskupi niemieccy mieli u siebie ogromne rzesze wygnanych i Niemców z terenów tych dawnych niemieckich i organizacje te były bardzo aktywne i czynne i prawdopodobnie również ze względu na tych Niemców wypędzonych przyjęto właśnie taką, a nie inną formę odpowiedzi. Potem, gdy doszło już do tych lat 70., sytuacja zaczęła się zmieniać, podobnie jak i ta peregrynacja obrazu jasnogórskiego stała w Radomiu przyjęta i wznowiona. I tutaj ksiądz prymas okazał się pomocny w tych rozmowach między władzami PRL-u a Solidarnością. W 1981 zachorował na chorobę nowotworową i to bardzo szybko wszystko poszło. Właściwie gdy ostatni raz otwierał obrady Rady Głównej Episkopatu Polski 22 maja 1981, już w 6 dni później zmarł w uroczystość Niepowstąpienia Pańskiego. Pamiętam jeszcze jego pogrzeb, na który też przyjechałem wraz z innymi, zresztą ważniejszymi znacznie ludźmi i te spowiedzi w kościele seminaryjnym. Właśnie ogromne wzruszenie temu wszystkiemu towarzyszyło. I ludzie, bym powiedział, po wielu, wielu latach się spowiadali. Także to było coś nadzwyczajnego. Podobnie jak nie tyle ta obecność wielu dziesiątków tysięcy ludzi na pogrzebie, ile bardziej słowa testamentu, które wówczas zostały odczytane i zrobiły ogromne wrażenie. Myślę, że to, co
pozostało jako dziedzictwo księdza kardynała Wyszyńskiego, to jest ogromna jego twórczość, powiedział taka nie tylko pastoralna, nie tylko te ogromne tomy kazań, które głosił po 3-4 razy dziennie. To wszystko było zapisywane i wydawane, ale cenniejsze jeszcze były promemoria, dlatego że one z dnia na dzień sprawiały, że ksiądz prymas wieczorem po powrocie z tych czynności pastoralnych zabierał się za spisywanie tych notatek bardzo szczegółowych, gdy idzie o nazwiska, wydarzenia, oceny. I to wszystko znalazło się w tych promemoriach, których teraz zaczęto wydawać. Kolejne tomy, bodajże 4 czy 5 już jest wydanych, a będą następne. Sęk pewnie z promemoria polega na tym, że nie można wydawać tych tomów, które dotykają osób żyjących, bo to może tak jak w archiwistyce, trzeba te 50 lat odczekać po śmierci i dopiero wtedy można z tym wszystkim wychodzić. Ale gdy tak osobiście wspominam obecność księdza kardynała, to powiedziałbym, że takiego autorytetu już nie ma w Kościele. W tego rodzaju postawa, jakiej domagają się często wierni, żeby stworzyć z powrotem drugiego kardynała Wyszyńskiego, jest niemożliwe. To są inne czasy i inni ludzie dzisiaj także. Dlatego myślę, że tego autorytetu nie da się powtórzyć. Jego, powiedzmy, samo spojrzenie w tamtym czasie działało w taki sposób, że człowiek od razu miękł wobec niego. Sam sposób przemawiania. Zresztą tak różny od przemawiania kardynała Chlonda. Kardynał Chlond mówił na wysokich tonach i w takim stylu barokowym, a tu przyszedł zupełnie inny styl przepowiadania i inne nawet ukierunkowanie prospołeczne, bardzo mocne. Pamiętam spotkania z kardynałem Wyszyńskim jako student jeszcze w Instytucie tym papieskim w Rzymie, gdzie każdego roku przyjeżdżał raz, dwa razy załatwiać sprawy te watykańskie, ale rozmawiał z każdym studentem. I pamiętam, że najbardziej mi taka utkwiła jedna z tych rozmów dotycząca samobójstwa. Mówiłem o tym, że akurat w tej chwili roztrząsam temat samobójstwa w machabejskich księgach, a kardynał mówi, ja znam z praktyki, ja znam z powstania warszawskiego, z najbliższej praktyki. Także naprawdę byłem też świadkiem, powiedzmy, w tej audiencji dla Polaków, która była potem w auli Pawła VI, gdy został wybrany kardynał Wojtyła. I może spośród największych zasług księdza kardynała to było to, że właśnie on się przyczynił w pewnym sensie do wybrania w księdza kardynała Wojtyły na papieża. W tym sensie, który potem powiedział, że nie, Ojciec Święty powiedział, nie byłoby papieża Polaka na tronie Piotrowym, gdyby nie było kardynała Wyszyńskiego i jego cierpienia. Więc tyle powiedziałbym tutaj takich spraw, które są ważne. Można by do tego wszystkiego dodać jeszcze te wypowiedzi takie najbardziej znane. Mianowicie, gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że prymas zdradził sprawy Borsze, nie wierzcie. I dalej jeszcze mówił, gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas tłużył, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas działa przeciw narodowi i własnej ojczyźnie, nie wierzcie. Kocham ojczyznę więcej niż własne serce. Potem w tych jego wypowiedziach
było dużo też i takich spraw, które podejmowały sprawy narodowe. Właśnie niektórzy, patrząc na to nauczanie narodowe o narodzie polskim, bo to osobne są książki traktujące właśnie o tych wypowiedziach księdza prymasa, to naturalnie z punktu widzenia internacjonalistów uważali to, że to są wypowiedzi nacjonalistyczne. Tymczasem to były wypowiedzi, które odzwierciedlały miłość księdza prymasa do narodu i do innych narodów, czyli coś, co nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem. Może tyle by wystarczyło tych spraw, które można powiedzieć przy tej okazji. Tego się nie da powiedzieć w 5 minutach, bo to jest za długie życie i za mocne.